Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Humankind. Słuchajcie, gramy obecnie Khmerami, mamy epokę średniowieczną, 427 rok naszej ery. No i słuchajcie, tutaj na razie rządzimy, w sumie mamy drugie miejsce, jeśli chodzi o punktację. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Mamy kontakt z dwoma frakcjami, z dwoma nacjami, są to Egipcjano-Rzymianie na północy. Egipcjano-Rzymianie. Dlaczego Egipcjano-Rzymianie? Bo byli Egiptem, potem stali się Rzymianami. Oni są jeszcze w epoce klasycznej. A tutaj mamy, kogo my to mamy? Anglików, którzy są już w średniowieczu. Albo wcześniej byli jakimś ludem chińskim. Dobra, punkciki ładnie rosną. Obecnie żeśmy tutaj dosyć mocny skok zrobiliśmy, jeśli chodzi o rozbudowę naszych miast, które się rozbudowały mega mocno. Tak solidnie bardzo. Pobudowaliśmy tutaj, co się dało. Nowe dzielnice, wiadomo. Sporo, sporo nowych rzeczy. Dobrze. Tak to wygląda. Tutaj mamy dzielnice rozrywkowe, które dają... Muszą nam dawać dużo punktów. Stabilności przede wszystkim, która jest mi niezbędna do dalszego funkcjonowania naszego państwa. Obecnie nie będziemy mogli wydać kolejnych dzielnic, bo będą zaowocuje to buntem. Dobra, tu musimy nieco się wzmocnić, jeśli chodzi o stabilność. Gdzie byśmy to mogli zbudować nasze święte miejsce? Zbudujmy je tutaj. One się dosyć szybko powinno zbudować. Już jest. Tadam, proszę bardzo. Jak tam teraz nasza stabilność? Chyba się powinna... A, bo ona, widzicie, będzie maleć do poziomu 60%. A więc tak, możemy sobie dodać tego kolosa tutaj jeszcze. On chyba na wodzie musi stać, z tego co kojarzę. Na wodach przybrzeżnych. Więc dodajmy go sobie tutaj, w zatoce. Niech się buduje. Teraz tak, tutaj, co my tu mamy? Tu musimy podnieść nasz... Tu musimy podnieść nasz poziom stabilności, bo inaczej po prostu będzie krucho. Zrobimy sobie to tutaj, tą dzielnicę. Tu z kolei co jest grane? Tutaj też tej stabilności nie ma jakoś dużo. Znaczy, można zadać to tu, pewnie trzeba tę dzielnicę obudować i z każdego sąsiadującego, z każdej sąsiadującej dzielnicy będą dodatkowe punkty. Ludzie jak zwierzęta. Okej, dobra, cóż my tu możemy zrobić? Podstawowe wartości. Główną troską imperium jest bezpieczeństwo mieszkańców, czy ich zadowolenie. A więc możemy tak, albo bezpieczeństwo. Tutaj mamy zmniejszone koszty, jeśli chodzi o garnizon. Nie do końca wiem, o co chodzi z tym garnizonem. Albo tutaj koszty przemysłu przy budowie dzielnic rozrywkowych. Ja bym wziął to. A bo dzielnice rozrywkowe są mi mega potrzebne. Przy obecnej sytuacji. Dobra, i tutaj wzrośnie nam o 5% stabilność. Tego typu budowle też dają stabilność. To są twierdze. Na przykład, o, budowanie twierdzy w tym miejscu byłoby dobrym pomysłem, chociaż będzie mnie to kosztować punkty produkcji, co już nie brzmi tak super. Dobra, a więc teraz byśmy się musieli bardzo mocno na stabilność ustawić. O, tu by można było, co prawda pójdzie trochę po jedzeniu, ale ogólnie rzecz biorąc byłoby to spoko opcją. Dobra. A jakbyśmy tak... No nie, nie mogę tego obniżać już bardziej. Bo ta stabilność... Hmm.
Dobra, dodatkowe działania są. Aha, dobra. A więc to też ma wpływ na te zdarzenia. To mogą być albo pozytywne, albo negatywne, w zależności od właśnie tej stabilności. O, tu stabilność ładnie by było sobie ogarnąć. You have unlocked seafaring. Ah, to safely Żegluga travel the dangerous, oceaniczna. hungry oceans. You can cause trouble anywhere you want now and have a better chance at getting away with it. O, tutaj Wezuwiusz został odkryty, tu jest. Przez Egipcjan. Muszę z nimi chyba zerwać ten sojusz. Tak mnie się coś widzi, że tak się może wydarzyć. Jak nasza tu. Dobra. Możemy się tutaj zacząć obudowywać, budując twierdzę. Tutaj będą. Budujemy dużą twierdzę na granicy z Egiptem. To mi obniża stabilność, co mnie trochę niepokoi. Tutaj wpływy. Dobra. Dobra, na razie się rozbudujmy, jeśli chodzi o budynki zwykłe. Your people see it as a place of safety and a symbol of power. Only your friends know of the extensive wine cellar. Dobra, tutaj potrzebujemy stabilności więcej. Jest mi to niezbędne. Bo na dalszym ciągu mi maleje. Poczekajcie, jakie my And tu now możemy you've met the robić mighty. This projekty? colossus is a mighty image for a mighty empire. Dobra, mamy. And it's discreetly garbed in a toga for those who pass beneath. Mamy tutaj kolosusa. Co ja bym tu mógł? Co my tu mamy? Święty dzień. Wpływy to mi wygeneruje. To mi da plus 5 stabilności. Zawody zorganizować. Też opcja. Plus 5 żywności. To mi teraz wzrośnie do 85%. Stabilność. Czy to gdzieś warto byłoby zbudować? Raczej nie. Na razie. To sobie ogarnijmy. Te naukowe, one też mi stabilność, kurde, obniżą. Mamy trochę za dużo ludzi tutaj. To nie jest dobra wiadomość. Ale słuchajcie, skoro mamy za dużo ludzi, to możemy zbudować więcej armii. I myślę, że problem powinien się sam rozładować. Cóż wy tu chcecie? Kenijczycy chcą pakt o nieagresji. Przyjmijmy to na razie. Ale gdzie wy jesteście, Mykeńczycy? Są dalej Rzymianie, a tu są gdzieś tam na północy są Mykeńczycy. Dobra. With a first ship, you can protect your interests far from home and maybe redefine what those interests are. O kurde, my się wszystkie te jednostki za jednym zamachem zbudowali? Fascynujące. Fascynujące. No i słuchajcie, już mamy maksa. Możemy tutaj coś pomyśleć nad tym, żeby. O, tutaj tą drogę trzeba byłoby zablokować. Fajne jest to, że te jednostki wyglądają też inaczej w zależności od kultury, jaką mamy.
To jest przyjemne, że niby ta sama jednostka, ten sam rodzaj jednostki, ale wygląd tej jednostki jest zupełnie inny w zależności od kultury i to jest dobra rzecz, naprawdę. Dobra, my byśmy tu jeszcze trochę jednostek chyba potrzebowali. Bo tak, co ja bym tu potrzebował? Tak naprawdę. O, zrobimy sobie kogę. Niech się zrobi koga. Wy już chyba możecie popłynąć dalej. Musimy się tutaj zaokrętować. Cóż tu się wydarzyło? Prowokujące płótna. No i co możemy zrobić? Jakaś tutaj pani tworzy... chyba jakieś obrazy, które nas ośmieszają. Krytykuje moje rządy. Dobrze. Możemy z zakazem, ale to będzie zły rezultat. Możemy ją po prostu zachęcić do tego, zając to tak z przymrużeniem oka potraktować. Nawet tu byśmy sobie mogli zrobić. Tutaj to rozbudować. No i słuchajcie, wchodzimy do czwartej epoki. To jest epoka nowożytna. Byliśmy kmerami. I teraz możemy tak, możemy stać się... Tak, Wenecjanie. Nastawienie oczywiście na hajs. Ja hajsu mam sporo, nawet nie jakoś mnie to nie jara. Już posiadanie większej ilości pieniędzy. Chociaż zawsze warto. Tutaj mamy samurajów, a więc Japonia okresu Edo. Tutaj wpływy. Wpływów na razie też więcej jako tako nie potrzebuję. Dobra, są Hiszpanie. Hiszpanie nastawieni bardzo militarnie, zdolności bojowe jednostek rozpoczynające tury na nie swoim terytorium, na wrogim terytorium. Znaczy inaczej, na niesojuszniczym, czyli na każdym innym także. Plus 3 do siły bojowej dostaną. Mają tutaj konkwistadorów. No i katedrę. Mamy też Polaków. Moi drodzy, w końcu są Polacy. I co oni tu mają? Plus 10 do fortyfikacji dzielnic. A więc dzielnice miasta są bardziej ufortyfikowane i lepsze w obronie. Stabilność na dzielnicę. A więc teraz dzielnica, z tego co mi się wydaje, nie będzie nam zabierać 10 punktów stabilności, tylko zabierze 8. Poza tym mamy Barbakan, który też nam daje stabilność. To jest dobra opcja, muszę to przemyśleć, ale mają husarię i niestety husarii nie będę mógł mieć, bo zżerają 2 punkty żelaza i 2 konie. A ja mam jednego konia. No niestety, tak to wyszło. Mamy tutaj jeszcze... Jezus, co ja tak klikam niepotrzebnie? Strasznie. Mamy Osmanów, którzy mają mniejsze koszta przy budowie ciężkiej broni. Tutaj chyba chodzi o artylerię. Jakieś balisty, działa i tym podobne rzeczy. Mają też jakiś tutaj budynek, który wzmacnia ich religię, wpływy. Dosyć fajnie. Tutaj mam Mongołów. Tutaj mam przemysł na liczbę terytorium w twojej strefie wpływów dla stolicy. A co, tylko stolica będzie miała te plus 2 do przemysłu? Bez sensu trochę. Nie Mongołów, tylko Mogołów. No, to takie ludy. Oni co oni tu mają? Działa na tych? Działa na pancernych słoniach. Ciekawie. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy dynastię Ming w Chinach. Oni są nastawieni na zasady. Koszt zasad będzie zmniejszony. Więcej wpływów. Tutaj też nam daje zwiększy, no wielkie, więcej wpływów. Tutaj jest... Joseon. Nie znam tego ludu. To są chyba też jacyś tacy Azjato-Chińczycy. Tak, to są Chińczycy. Zdecydowanie. I oni są tutaj też wpływy, nauka. Ogólnie naukowo są zorientowani. Tu mamy też Irokezów. Irokezów, którzy są nastawieni na żywność. Ale ja wszystko, słuchajcie, biorę Polaków, bo Polacy są spoko. Przyjmijmy to. I tak, słuchajcie,
lud, który najpierw stał się ludem z Ameryki Południowej, później stał się Persami, następnie stał się Kmerami, obecnie jest Polakami. A więc Polak, Kmer, dwa bratanki. Geography, cartography, algebra, optics, astronomy. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by Co to za chrupnięcie? We go in circles without those who explore with pens and parchment. Often the poles are chosen for their striking winged hussars. The hidden bonus is that they come with pierogies. Pierogies, ważna rzecz. Tak, wróciliśmy do epoki nowożytnej, moi drodzy, jako Polacy. Zmieniło się tutaj sporo. To wygląda super. Ten taki południowoamerykańska piramidka otoczona takim murem europejskim z murowanymi kamienicami dookoła. Po prostu ekstra to wygląda, naprawdę. I ten budynek Kmerów też taki, kurde, w takim otoczeniu. Dla mnie bomba. No, to wygląda pięknie. Muzyka się stała bardziej europejska, zauważcie. Mówię szczerze, to co było poprzednio mi bardzo pasowało. Dobra, słuchajcie, musimy sobie zaklepać cud. Co my tu mamy? Top Capi. I co on nam da? Pozwolenie stabilności. Miasto lub posterunek 100% zwiększona do wolnym działaniem projektu. Aha, że każdy projekt będzie nam też przemysł wzmacniał. Ciekawe. Mamy Taj Mahal, który da nam spokojne miasto. Plus 50%, czyli co, jeśli nie będzie jakichś rozruchów w mieście, będzie wysoka stabilność, no to wtedy będzie więcej hajsu, tak to rozumiem. Bo nie wiem, co znaczy dokładnie spokojne miasto. Ale dobra, mamy też sobór Wasyla Błogosławionego, ten, który stoi w Moskwie, ten taki kolorowy, bardzo fajny. No to daje nam dużo stabilności, bo aż 40 punktów stabilności nam da. I wiara, jeszcze raz wiara. No i mamy Manu Picchu. Wszystkich tutaj miastach uzyskają żywność również 50% produkcyjnej żywności w mieście z Manu Picchu. Że wszystkie miasta dostają bonus do żywności? I jeszcze dodatkowe 50% dostaje miasto, gdzie stoi ta Manu Picchu? Tak to rozumiem. W każdym razie zróbmy to, bo myślę, że to będzie fajna rzecz. Polacy zbudują Manu Picchu. To tłumaczy, dlaczego Tusk był nazywany kiedyś Słońcem Manu Picchu. Słońcem Peru, pamiętacie? Była taka akcja, jak wybrał się do Ameryki Południowej. Czy ja już tu mogę bezpiecznie pływać po tych terenach oceanicznych? Czy zaraz mi oni zatoną i będzie lipa? A miała zagubiona na morzu. O nie! Wracaj! Chyba jeszcze nie do końca mogę tak sobie pływać. O, mamy tutaj tą naszą Kogę. Ale Koga już chyba da radę. To jest jakiś średniowieczny statek. Dobra, coż my tu możemy zbudować takiego? Możemy udać Manu Picchu od razu. Możemy też zbudować sobie Barbakan. Barbakan możemy zdać dosłownie wszędzie. Bo on jest chyba zamiast twierdzy, mam takie wrażenie. Chociaż teoretycznie Barbakan powinien być przy murach miejskich. Bo Barbakan jest to miejsce takie ufortyfikowane. To jest taka wysepka zrobiona z murów miejskich, wystająca poza mury miejskie. Zresztą to był w Karchowie, doskonale wie, co to jest Barbakan. I on powinien być pomostem połączony z murami miejskimi. Taki fort po prostu połączony z murami, znajdujący się poza miastem. Ale to, że on daje 10 stabilności, to jest super wiadomość. Ale na razie tego jakoś tak mocno nie potrzebuję, ale myślę, że na tym Manu Picchu byśmy się mogli teraz skupić.
żeby zdobyć. Co to prawda 15 tur, a tak swoją drogą... Na czym ja to muszę zbudować? Umieścić na górze. Szukamy góry. Gdzie mamy górę? Górę mamy tutaj. I tu powstanie Manu Picchu. Pyk. Tak jest, moi drodzy. Będziemy budować górę Manu Picchu na Giewoncie. Ha. Rezerwy strategiczne. Pozwala regularnie wyzywać patriotów do obrony ojczyzny. Ale to nas kosztuje 5 ludków. A więc trochę sporo. San Lorenzo się ładnie rozwija. Ile my tu mamy miejsca? Jeszcze mamy już trochę ponad dostępność terenów. To oznacza, że musimy rozbudować armię. Zgadzacie się ze mną, że trzeba rozbudować armię. Zbudujmy sobie później jeszcze 2 ziomków do naszej armii. Oczywiście armia też kosztuje pieniądze, utrzymanie. To nie jest tak, że za darmo to wszystko się dzieje. Nie, nie, nie. Tak to nie działa. Możemy rozwiązać to. Dobra, niczego nie rozwiązujemy na razie. Dobra, nasza koga niech se popłynie gdzieś tam. Nie wiem, czy ona już może pływać poza obszarami, które... No wiecie, no, czy może pływać po otwartym morzu. To jest zastanawiające dla mnie. Okej, tu byśmy musieli zbudować port. Bo ten port będzie dla nas bardzo cenny. Tam nauka będzie, hajsy, żywność. Dobra. Okej, tutaj dotarła nasza armia. Na razie niech ona tutaj stacjonuje. Wypłyniecie dalej. Nic się nie stało. Stacjonowaliśmy jedną turę na otwartym morzu. I nic się nam nie stało. To jest bardzo ważna wiadomość dla nas. Dobra, tutaj nie mamy co robić. Ale stabilność już jest tutaj na odpowiednim poziomie. Jak tu ilość ludności? Jest tak akurat. Jest, skoro stabilność jest akuratna, co jest mocniejsze? 31, 26. Ci są zdecydowanie silniejsi. Dobra, stwórzmy sobie tutaj 2 oddziały piechoty. Wy tutaj. Już żeście zbudowali ten port? Jeszcze widzę, jacyś jesteście, kurde. Więcej żarełka. Cóż tu się wydarzyło? Na podstawie prawdziwych wydarzeń. Możecie sobie to przeczytać. Co? A, walory przyrodnicze. Okej. Co my tu mamy? Dobra, weźmy to. Odwiedź, zignoruj. No nie, no, no. Nie możemy być ignorantami, no przecież. Well, there's something to be said for unswerving dedication to a cause. No, osiągnęliśmy maksymalny poziom ideologiczny, dobra. Pod tym kątem. O, ktoś tu jest. Zobaczymy zaraz, cóż tam się chowa. Ile my tu jeszcze jednostek możemy mieć? W ogóle was by trzeba było ulepszyć. Ale nie możemy, bo nie mamy wystarczającej części żelaza. Dołączyć do nich tu. W zasadzie jeszcze jedną jednostkę bym mógł sobie tutaj spokojnie wytworzyć.
Jeden z puszników jeszcze mi zróbcie. I czym wy się teraz będziecie zajmować? Dzielnica rolnicza jakaś fajna tu by szło zbudować, proszę bardzo. Przy okazji też barbakan. To zbudujemy barbakan i tyle. Idziemy dalej, rydwanów używamy naprawdę. Połączyć te dwie armie ze sobą. O kurde, tutaj już jakieś uszkodzenia żeśmy ponieśli. Za długo chyba poza... O Jezus, ale tutaj mamy odkrycia, odkrycia, ej. Kto to są? Nieznani. Zaraz się dowiemy chyba, kim oni są. Nowa frakcja żeśmy odkryli. No i tak. Cóż my tu możemy zrobić z tym naszym miastem? Potrzebowalibyśmy dzielnicę rolniczą. Dobra, to zbudujmy w tą stronę. Przemysłowa tutaj. Niech będzie. No i zbudujmy sobie barbakan. Będzie tu. Dobra. O kurde, tutaj my nie mamy siarki, naprawdę u siebie. Ech, to bardzo niedobrze. Dobra, my musimy się stąd zabrać. Bo na statek może nie przetrwać kolejnych trudów żeglugi po otwartym oceanie. Inżynieria wojskowa, proszę bardzo. No i pięknie. Zawinął do portu nasz statek. Dobra, moi drodzy. Zrywamy sojusz. Zrywamy sojusz. Zwiększamy nastawienie. Move on before I swat you. Zamykamy granicę. Dobra, oni się teraz bardzo wkurzą na nas. I trochę na to liczę. Tutaj coś było interesującego, nie? The Assyrians. The fact that they have horses and siege engines might indicate their preferences as a neighbor. For both of our aspirations. No, a przyjmujemy partnerstwo agresji od nich. Spectacular, truly spectacular. Dobra, Asyryjczycy jacyś tam są. Ło, wtargnęli na nasze terytorium. Nowe roszczenie jest dostępne. Irokezi? A, bo oni się z Irokezami stali. Nie, czekajcie. To są tamci, to ich nie chcemy denerwować. Ci mnie interesują. You want me to listen? I got better things. Wojna z zaskoczenia. Oni są dumni. Dobra, my tu się trochę wzmocnimy. Wy
Tutaj nie macie co robić, widzę. Można dać fort. Ale ja bym na razie potrzebowałbym więcej jednostek. Dobra, okej. Okay. By na razie tutaj do portu zawinąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. San Lorenzo znowu ma maksa? Tak, mamy nawet za dużo ludzi. Stworzyć jednostki w takim razie. Tutaj fort, bo jednak to miasto jest zagrożone. Dobra, wy na razie tutaj aż do uzupełnienia strat stacjonować, zająć tutaj te pozycje. Trzy legiony oni mają. Okej, okay, mamy tutaj jakąś panią naukowiec z innego kraju. No i możemy ją albo uwięzić, albo ją przyjąć i wówczas ona nam pomoże w nauce. Rozwinie naszą naukowe zdolności. Tu jest Barbakan powstał. Proszę bardzo. My tu jeszcze dalej będziemy budować porty. No jak jest okazja, to trzeba zbudować port. Dobra. Połączymy siłę. Wojnę. A możemy ogłosić wojnę zaraz. Tu coś jest fascynującego. Cóż wy tu chcecie? Zazdrośni się stali. No, no, no. Połączyć się z nimi. Tam dodatkowe hajsy znalezione. No dobrze, no. As feudal structures prove practical for both farming and warfare, certain codes and practices arise that ideally ensure a fair and honorable society. Musimy wyruszyć tutaj, żeby ich kurde zblokować. Osadę możemy sobie zbudować. Tylko to jest bez sensu. Da mi to dodatkowe miejsca, ale to jest coś, co ja potrzebuję. Jak ta wasza stabilność? Jest chyba ok. Jakaś produkcja. Czekajcie, jak my tu z miejscami wyglądamy. Rolniczą osadę by się przydało zbudować. To na pewno. Kurde, muszę kończyć.
No i tu tego mają. Ciężka walka by była. Musimy zaatakować to Memphis. Dobra, słuchajcie, jeśli dojdzie do wojny, to dojdzie w nią w następnym odcinku. A tymczasem, słuchajcie, dziękuję wam za uwagę, dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się, hej, do następnego, na razie.